Cześć kochani, to Agnieszka. Moje krótkie włosy, nie mogę się, słuchajcie, przyzwyczaić. Chyba mówię o tym w każdym filmie, ale nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mi nie spływają aż dotąd. I jeszcze się Wam nie pokazałam w rozpuszczonych, ale dobra. Okej, to był wstęp i teraz przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie, Shein w dniach 30 listopada do 3 grudnia ma tak zwany flash sale z okazji Cyber Monday. Zniżka pojawia Wam się tutaj i to jest 15% zniżka dodatkowa do tego, co tam się będzie działo na stronie i w tych dniach właśnie jest aktywna. Także możecie grzebać, przeglądać i tak dalej, i tak dalej. Pokazuję Wam dzisiaj 9 produktów, wszystkie linki będziecie miały w opisie. O zniżce, szczegóły, przypomnienie i tak dalej i to dziwne hasło cyferkowo-literkowe też będziecie miały w opisie, żeby sobie po prostu przekopiować, jakby Wam było potrzebne. I oczywiście, jeżeli jesteście ciekawe, co ja tutaj mam, zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, możecie też zostawić kciuka w górę, jeżeli Wam się będzie podobało. Mam nadzieję, że te rzeczy będą fajne dzisiaj. Możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I powiedziałam, i widzimy się w kolejnym filmie, pa, a ja dopiero zaczynam nagrywać. I przechodzimy do konkretu. Jeszcze zanim przejdziemy do konkretów, to szybko Wam powiem, makijaż, to co mam na sobie i tak dalej, też jest wszystko opisane jak zawsze w opisie. Może czasem mi się zdarzyło nie podpisać, ale zazwyczaj to daję. Dobra, słuchajcie, zaczynamy w takim razie i wyciągamy pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to jest sukienka. Sukienka z tej serii takiej catwalk czy coś w tym stylu, fashion coś tam Sheinowej. Kiedyś Wam pokazywałam rzeczy takie sylwestrowe slash studniówkowe, tu się Wam podlinkuje film i bardzo się Wam podobały, mi też się bardzo podobały, więc zamówiłam z tej serii, to jest takiej fajnej jakości też wszystko, kolejną sukienkę. Myślę, że jeszcze zamówię przed studniówkami jakieś takie właśnie imprezowe rzeczy, żeby Wam pokazać. Chcecie? To mi dajcie znać, oczywiście. I tutaj mam taką sukienkę z asymetryczną górą, z falbaną na ramieniu. Dół jest też, z tego co widzę, asymetryczny, też taki falbaniasty. I to jest taki fajny, gruby materiał, z tego co czuję. Mam nadzieję, że ona będzie dobra. Te rzeczy właśnie z tej serii są zazwyczaj fajnie odszyte, bardzo fajnie. Są takie po prostu porządniejsze, a te ceny wcale nie są wyższe od pozostałych rzeczy na Shein. I też czuję taki właśnie lejący, grubszy materiał. Fajny, podoba mi się. Ale oczywiście jest on sztuczny, bo to jest 95% poliestru, 5% spandeksu, więc tutaj no tak jakby no, nic się nie dzieje niesamowitego, ale myślę, że może całkiem fajnie wyglądać, zwłaszcza przez to, że ten materiał jest właśnie taki sztywniejszy, może dobrze wyglądać na sylwetce i nie podkreślać jakichś ewentualnych niedoskonałości. Także mierzymy. Okej, sukienka i to nie jest sukienka do mojej sylwetki. W ogóle... No nie jest. Ja nie będę mówić, że sukienka jest nie taka, bo popatrzcie, ona się prezentuje całkiem spoko, ale jak zwykle, bardzo często się to u mnie zdarza przy moim małym biuście, jest na mnie tutaj za luźna, natomiast tu jest bardzo obcisła. Tak jakby jest tak uszyta, że jest na jeszcze węższe biodra, mam wrażenie, niż mam i na szeroką górę, czyli dla... Na przykład sylwetki stożka, czyli odwróconego trójkąta dla osób, które mają tutaj dużo i tu bardzo wąsko. Tak mi się przynajmniej wydaje. To znaczy tak, to jest rozciągliwe, to można jeszcze rozciągnąć, ale przy tym rozmiarze, którym mam, no dziwnie te proporcje wypadają po prostu. Aczkolwiek sama w sobie sukienka jest rewelacyjna, piękna jest, bardzo mi się podoba. Jest taka ciekawa, nie? Bo dużo się na niej dzieje, ale z drugiej strony nie zaburza to przynajmniej na tyle, na ile widzę w tym momencie w lustrze, jakoś bardzo proporcji. Zawsze te asymetrie troszeczkę rozbijają formę, to jest normalne. Teraz Wam się pokażę z boku, jak wygląda. Wygląda tak, ten bok przynajmniej. Jest tutaj wycięta dosyć wysoko, bo ona sięga aż tutaj, to wycięcie, ale ta falbana robi tak, że no nic tam nie wyskakuje, prawda? Z tyłu wygląda tak. Widzicie, jest tutaj, widać, że tu jest obcisła. Tutaj jest jakoś tak się dziwnie zwija, natomiast tutaj na biodrach, na pupie jest mocno obcisła. Z drugiej strony prezentuje się tak. To mi się bardzo podoba. W ogóle te falbany w połączeniu z tym materiałem, z którego to jest wykonane, z tą jakby taką sztywnością i grubością, bardzo fajnie się układają. Widzicie? Bo to nie wisi tak smętnie, tylko odstaje tak jak powinno, ma tą mięsistość swoją. Także no, nie jest to po prostu sukienka na mnie, aczkolwiek jak ktoś lubi tego typu fasony, żeby tutaj było ciaśniej i ma większy biust, no to myślę, że będzie jak najbardziej spoko, ale ja
No źle bym się po prostu w niej czuła, zwłaszcza tutaj w tej części, gdzie jest brzuszek, gdzie jest pupa. Także no, nie dla mnie. A co Wy sądzicie? Podoba Wam się czy nie? Druga rzecz, którą mam, którą już wypakowałam, to jest spódnica maxi. To jest złota spódnica maxi i ona też bardzo fajnie siądzie, zarówno do takich dziennych stylów, tak mi się wydaje, jak będzie dobrze zestawiona, jak i wieczorowych wyjść na miasto na przykład, do, nie wiem, knajpki, spotkać się z kumpelami, z chłopakiem, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z moim nie muszę spotykać, bo spędzamy praktycznie 24 godziny na dobę, więc... Ale tak mówię dla innych osób, może się przyda. Rozmiar M i to też jest pewnie poliester. Widzicie, ona jest po prostu maxi, jest cała plisowana. I znowu mam tą obawę, o i ona jest, a nie, ma podszewkę, okej. I mam obawę, że się rozprasują te plisy, mam nadzieję, że nie, ale jak się rozprasują, to zaraz będziecie o tym wiedzieć, bo po prostu Wam powiem i zobaczycie. Co my tutaj mamy, słuchajcie, w składzie? 100% poliester, włókna poliestrowe, nawet jest podpisane w ogóle jakoś tak inaczej jest podpisane niż zwykle, nie tylko poliester, ale włókna. Także coś takiego. Mierzymy. Postanowiłam tą spódnicę założyć do szpilek i czekajcie, i do takiej bluzeczki, takiej tenteges. Tak, troszkę mocno mnie tutaj, znaczy może nie tak, nie ściska mnie mocno, ale na tyle mocno, że przy obcisłej bluzce trochę tutaj mi odstaje ciałko, ale to też bluzka, więc nie jest tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. No ale troszkę za bardzo tutaj odstaje, tak. Ale sama w sobie jest bardzo fajna, nie jest prześwitująca jakoś chyba. Patrzcie, czekajcie, gdzie my tu mamy tą, o. Mamy taką podszewkę krótką i do tego właśnie jest to. To znaczy tak, ona trochę prześwituje, to na pewno, ale wydaje mi się, że w tej części właśnie, gdzie tej podszewki nie ma, natomiast niżej jest ok. No jest taka rzeczywiście, ja bym ją założyła na przykład na święta gdzieś, na Sylwestra też by mogła spokojnie siąść. I nawet do takiego codziennego właśnie wieczornego wyjścia, chyba to powiedziałam, tak mi się wydaje, bo mierzę te rzeczy parę godzin później niż nagrywałam, jak Wam pokazywałam. Także taka jest, bardzo mi się podoba, bardzo ładna jest i nie żałuję, że ją zamówiłam. I dzisiaj jak patrzyłam, to ona jest już wyprzedana, ale na Shinie jest tak, że te rzeczy wracają. Wracają po prostu, jak się czasem wyprzedadzą, także nie ma się co tym zrażać, trzeba sobie dodać tam do ulubionych, jakby co serduszkiem zaznaczyć i czekać po prostu. Ja tak nieraz znalazłam, wyłapałam właściwie te rzeczy, które mi się podobały, a które zniknęły. Dobra, idziemy dalej. Kolejna rzecz to może być smuteczek, bo już widzę po tym, co jest w worku. Widzicie, jak to wygląda. I ja myślałam, że te kółeczka na tym bufiastym, na tych bufiastych właściwie rękawkach, że one są po prostu takie metaliczne, a one są jeszcze do tego tęczowe i to mi się tak trochę kojarzy kichowato, przynajmniej w tym momencie, jak trzymam tą bluzkę w dłoniach i jak ją widziałam w worku, no, że to jest takie niby srocze, ale z drugiej strony trochę tłumaczy jak dla mnie. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie wyglądało po prostu na sylwetce. Także taka bluzeczka, te bufki, mam nadzieję, że się będą w miarę sztywno trzymać. Rękawki są długie, mam nadzieję, że też, że będzie można je troszkę podciągnąć, bo ja nie lubię takich bardzo długich rękawków. No i środek jest taki totalnie prosty, bluzeczkowy, dekolcik niewielki, długość taka przeciętna. Zobaczymy, jak będzie z obcisłością. Materiał to, przypuszczam, jest poliester albo coś w tym stylu. Tak, poliester 95%, spandex 5%, czyli to są materiały syntetyczne. Ja ją mam w rozmiarze M. No to co? Zobaczmy, jak wygląda. Fajnie tutaj sterczy. Jak taki motylek. Ja lubię takie motylki. No, fajnie to sterczy całkiem tutaj na ramionach. Myślałam, że może być bardziej takie przylegające, ale tak jak się ustawi, tak zostaje. Fajne, ciekawie to wygląda. I nawet w sumie chyba jednak mi się bardziej podoba z takimi wypuszczonymi rękawami, nawet tak dłużej tutaj do palców. Wygląda ciekawie. Ja to założyłam teraz oczywiście do jeansów standardowo, ale myślę, że może to też ciekawie wyglądać na przykład do kiecuchy jakiejś, do spódnicy. Taka bluzeczka. No do jeansów tak, no ona jest zbyt taka imprezowa, wydaje mi się, żeby do jeansów pasowała. Przynajmniej do tych, które mam na sobie. Także pokazuję Wam z różnych stron, jak to wygląda. Jest fajne. Lecę. Lecę. A teraz mamy przerywnik ubraniowy, bo dzisiaj nie mam dodatku. Dzisiaj mam w sumie, tak jak mówię, 9 rzeczy tylko. Czekajcie.
otwieram pakę, bo tego jeszcze nie otworzyłam, bo to mi przyszło później troszeczkę. I to są buty, bodki. I to są brązowe bodki, z tego co pamiętam. Rozmiar 38 widzę tutaj. Dobra, słuchajcie, wyciągamy i patrzymy, co to jest. To są... A, ojejku, jakie mają potężne czubiszcza. Ha! Znowu, chyba trochę tłumaczek dla mnie. Dobra, dobra, jest zupa z bobra, aparat mi się wyłączył, bo Gracjan nagrywał, nie skasował z karty swoich rzeczy, więc mi się skończyło miejsce, ale już jestem, wracam do tych butów. Mają zarąbiście długie czuby i to chyba nie do końca mnie przekonuje. Generalnie sam bucik wygląda, wyglądają na strasznie gigantyczne. Nie wiem, czy w kamerze też to widać, wydaje mi się, że nawet wyglądają na mniejsze w kamerze. Ale wola Boga, co to to jest? Niby na zdjęciu widać, że te czubki są dłuższe, ale jakoś tak dałam im szansę. Wiecie, ja za te rzeczy nie płacę, więc jestem w stanie zamówić coś, co po prostu się okaże nie takie, no bo nic na tym nie stracę, a Wam mogę ewentualnie też pokazać i tyle. Obcas ma jakieś, myślę, że z 8 cm, coś w tym stylu. Jak widzicie, one są na gumę. Dobra, słuchajcie, no nie będę się rozgadywać może na ich temat. Są miękkie w miarę tutaj, także powinno być spoko, jeżeli chodzi o wygodę. Nie będę się rozgadywać, tylko zobaczmy, jak to wygląda na nodze, ale obawiam się, że to bardziej takie, wiecie, Halloween za przebranie za czarownicę. Ale no nie wiem, zależy co kto lubi. Mierzymy. No dobra, Grac w ogóle jak zobaczył te buty, w sensie mój Gracjan, to powiedział, że co to za buty Peter Pana. Co to za buty Piotrusia Pana i chyba coś w tym jest. Czekajcie, podciągnę trochę spodnie. Chyba coś w tym jest, aczkolwiek, kurczę, nie jest może aż tak tragicznie, jak mi się wydawało. Coś jest w tej ich ostrości, tych czubków w kształcie obcasa, takiego, że wyglądają dosyć ciekawie, ale... O Jezu, jaki pająk wielki! O ludzie, i to jeszcze to był ten z tych najwstrętniejszych, co tak szybko biegają i są takie tłuste pupska mają. Dobra, ale wracam do butów. No, widzicie, jak wyglądają. Przepraszam, jestem bardzo, aż mnie tak telepie. Widzicie, jak wyglądają. Wydaje mi się, że są jednak całkiem spoko. Jedno trzeba z kubańcą przyznać, że są wygodne. One są wygodne i ta wysokość jest, mimo że ona jest większa, to w ogóle jej nie czuję, tak jak biegłam z tym pająkiem na balkon, to w ogóle zapomniałam, że mam takie wyższe buty. Są wygodne, więc jeżeli na przykład komuś z Was się podobają, to myślę, że spoko, bo wykonanie też jest bardzo fajne. Kurde, jakby te czuby nie były takie długie i podwinięte, to to by były bardzo dla mnie fajne buty, a tak to nie wiem, czy będę w nich chodzić. Kolejna rzecz, coś beżowego. Jak wiecie, u mnie musi się pojawić coś błyszczącego. Najlepiej, żeby było jeszcze coś zielonego, no i coś beżowego. Co ja mam tym razem, bo już nie pamiętam. Aha, wiem co to jest. To jest fajna... Coś tu fruwa? Mam nadzieję, że to nie jakiś owad z Chin, tylko papruch, chyba papruch. Beżowa, taka zwykła spódniczka obcisła, coś takiego. I ja ją mam w rozmiarze M i wzięłam ją po to, żeby ją nosić pod różne rzeczy, pod różne sukienki, na zasadzie halki, ale myślę, że tak sama w sobie też będzie całkiem spoko wyglądać, 100% poliester, ale właśnie potrzebowałam czegoś takiego, na przykład po dłuższe sukienki, żeby założyć taką tubę, mam nadzieję też, że nie będzie podjeżdżać. Raz, że mam takie sukienki, które chętnie bym nosiła właśnie na jesień i w zimie, ale do rajstop one zaczynają tak z przodu się dziwnie przyklejać, wiecie, podkreślają nogi i wszystko, więc pomyślałam, że właśnie coś takiego może być dobrym rozwiązaniem. No i pod te cieńsze również, które są jakieś tam bardziej przewiewne. Także taka spódnica, a zobaczmy tak generalnie, jak ona wygląda, po prostu tak założona, wiecie, tak normalnie, tak jak ma być. Sobie stoję od jakichś 5 minut i czekam, ale stwierdziłam, że nagram, bo sąsiedzi stwierdzili, że zrobią pranie i będą wirować wtedy, kiedy ja nagrywam. No nie mam na to niestety wpływu, a tak by the way zepsuła mi się dzisiaj pralka i muszę jechać kupić nową. Jej, fajnie. Ale dobra, słuchajcie, przechodzę już do tej spódnicy. Powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo co prawda na niej znać wszystko, ona jest dosyć obcisła. Widzicie, jak mi się odcinają poślady? Super, nie? Ale jest fajna, jest taka fajna, bo niby jest sztywna, nie jest przeźroczysta, jej, ale jest spoko. I szczerze mówiąc, do chodzenia tak na przykład do takiego dłuższego swetra, dla mnie fajna, dla mnie super i perfekto.
albo na przykład do jakiegoś płaszcza, do czegoś takiego, co zasłoni pupę, w tym kolorze, bo na przykład w czerni spokojnie bym ją nosiła tak jakby samą, bo beż to jest też taki kolor, który właśnie uwypukla różne rzeczy na naszej sylwetce, różne nierówności naszego ciała, celulity, śki i tym podobne rzeczy. I zestawiłam ją ze sweterkiem, który ostatnio był w jednym z mniej udanych, o ile nie najmniej udanym, szyjnowym mierzymy ever na moim kanale. I powiem Wam, że tam go zjechałam, po czym zaczęłam go nosić i go lubię. Nie wiem czemu, ale tak jest. I buty też są z Shein'a, chyba z kolejnego, też poprzedniego mierzymy. To są chyba Black Friday'owe. Także spoko spódnica. Są w różnych kolorach te spódnice i wydaje mi się, że zamówię sobie po prostu jakiś ciemniejszy kolor, bądź inny kolor do chodzenia tak normalnie, a ta właśnie będzie tak, jak powiedziałam, pod jakieś sukienki, pod spódnice przeźroczyste i tak dalej, no bo jest w miarę cielista. Jest ciemniejsza, ale jest w miarę cielista. Także słuchajcie, dla mnie jest na plus do takiego zastosowania, do jakiego jej potrzebuję. Idziemy dalej. Kolejna rzecz. I to jest czarna rzecz. Na razie tyle wiem i tyle pamiętam. Czarna rzecz. Ej, co to jest? To jest jakaś bluzka zwykła? A, wiem, okej. Dobra, to jest bluzka open shoulder. Ale ona będzie chyba na mnie za mała jako open shoulder, w sensie w ten sposób na ramiona. Myślę, że będzie na jedno ramię co najwyżej, albo po prostu taka z szerokim dekoltem. Nie wiem, to się okaże. Mam ją w rozmiarze M i taka zwykła, totalnie zwykła. Wydaje mi się, że może ona mieć troszeczkę bawełny. Tak, 95% nawet. I 5% spandeksu. Taka zwykła bluzeczka. Na modelce wygląda bardzo ładnie, więc może... Słuchajcie, dajmy jej szansę i ją zmierzmy. Okidoki, teraz ta koszulka i wydaje mi się, że w ten sposób jest całkiem okej. Tak jakby ona sobie będzie podjeżdżać troszkę do góry i tak dalej, ale nie jest tak, że zjedzie tutaj na ramiona. Natomiast myślałam też o tym, żeby była bardziej... Nie jest za ciasna. Wydawało mi się, że będzie za ciasna, ale nie jest. Chciałam, żeby była bardziej coś w tym stylu, ale myślę, że tak jest całkiem spoko. To jest też taki fason, który mocno poszerza ramiona, miejmy tego świadomość. I teraz tak, bluzeczka prezentuje się, tak? Włożyłam ją tylko tutaj z przodu. Tutaj wszędzie jest obcisła, taka zwykła bluzeczka po prostu. I ten dekolt prezentuje się tak. Moim zdaniem jako taka bazowa rzecz o całkiem fajnym składzie. Jest bardzo, bardzo okej, to też nie jest jakieś wyjątkowo drogie. Ładnie się tutaj układa, tak mi się wydaje, także jestem na tak. Dawajcie znać, co Wy sądzicie. I kolejna rzecz to jest taki shocking ton. Zamówiłam to z czystej ciekawości. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Słuchajcie, to jest sukienka z eko skóry. Taka tuba. I nie mam pojęcia, jak ona będzie wyglądać, jak się będzie na mnie prezentować, bo znowu nie jest to do końca fason. Sorry, że się drapię, ale coś mnie smyra. Nie jest to może fason do końca do mojej sylwetki. Mamy rozmiar M tutaj. Jest czerwona, obcisła, bez ramionczek. Nie ma nawet żadnych miejsc na szelek, żadnego miejsca na szelki. Boże, ramionczka, szelki. Szelki to są, kurczę, przy, nie wiem, kalesonach. Co? Mogą być. Także... W ten sposób ta sukienka ma wyglądać, taki dekolcik. I jeżeli chodzi o skład, to pewnie mamy tutaj poliuretan. Tak, 55% to jest poliuretan, 45% to jest poliester. I można ją prać, słuchajcie, tak normalnie w pralce. I jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak Was zawsze zniechęcają, czy boicie się, jak to przyjdzie wymiętolone, to ja Wam powiem, że jeszcze się nie zdarzyła rzecz, której by się nie dało wyprasować, bo one mają zazwyczaj po drugiej stronie po prostu taką część przyprasowaną, nie wiem, tak jest skonstruowany ten materiał, że spokojnie na lewą stronę możecie wszystko zawsze wyprasować. No nie wiem, to takie sexy flexi niby w założeniu ma być. Zobaczmy. Wiecie co? Tego to ja się nie spodziewałam. Ta sukienka jest sztosem. Dla mnie przynajmniej. Znowu jest trochę za luźna w biuście, ale już ciul z tym, naprawdę. Myślałam, że ona będzie na mnie mocno za mała. Czekajcie, coś tu mi się źle odwinęły szwy i dziwnie odstaje, ale generalnie... Nie, czekajcie, coś tu się dziwnego dzieje. Dobra, już ogarniam, co tu się dziwnego dzieje. Ja po prostu mam hip dipsy, więc uwaga, ostrzeżenie, czyli taką wklęsłość. Moje biodra nie są okrągłe, tylko mają taką wklęsłość. I przez to, że mam hip dipsy, to ten materiał tutaj przylega, a powinno być tak, nie? I przez to, że on jest sztywniejszy, że to jest taka ekoskórka, to po prostu robi się takie dziwne zagięcie tutaj. Ale w sumie nie jest to jakieś... Znaczy, no nie wygląda to może jakoś super,
Ale myślę, że można nad tym popracować. Bardzo mi się ta sukienka podoba pomimo tego i szczerze mówiąc to myślałam, że będzie na mnie tak totalnie siarska, a mi się nawet podoba. Podoba mi się, powiem Wam. Pokażę Wam, jak wygląda z boku. W ten sposób, jak wygląda z tyłu. Widzicie, tutaj ma też dosyć wysoko, więc nie wystaje biustonosz. Nie jest taka, żeby mi było w niej jakoś strasznie gorąco, żebym się już spociła. Może przez to, że nie jest też jakaś super obcisła na mnie. Także bardzo mi się podoba ta sukienka, bardzo. Szkoda, że tutaj takie dziwne rzeczy się dzieją z moimi bioderkami, bo gdyby tu było prościej, to myślę, że wyglądałoby to lepiej. Ale to są takie miejsca, które jestem w stanie sobie ewentualnie podszyć, takie niewielkie fragmenty i naprostować to tutaj. I sukienka zdecydowanie dla mnie jest totalnie na plus. Bardzo mi się podoba. I bluzka, coś w tym stylu. To jest ta z jednego z poprzednich mierzymy. W sumie tak niezbyt mi się wtedy podobała. Teraz też nie jest jakaś taka może najcudowniejsza, ale coś nie jest takiego, że ją założyłam dzisiaj. Może tak. Słuchajcie, a następna bluzka, o, ta myślę, że będzie fajna. Jest w rozmiarze M, to Wam od razu powiem. Widzicie, jak wygląda na modelce. Jest taka błękitna, w takie jakby kółeczka. Widzicie? Coś takiego. I ma falbaneczki, luźniejsze rękawki, jest wiązana z przodu. Widzicie to wszystko na modelce. I na dole ma falbankę. Może bardzo wdzięcznie i kobieco wyglądać. Podoba mi się. Już tak na pierwszy rzut mi się podoba. Jest też bardzo przyjemna w dotyku. Taka delikatna po prostu. I tutaj mamy 100% poliestru, ale tak jak Wam to wielokrotnie powtarzam, to jest taki poliester, który jest tak cienko tkany, że no nie ma szansy, żeby się w nim jakoś nie wiadomo jak spocić. No chyba, że wyjdziecie na 30 stopni, ale to wtedy nawet się w bawełnie człowiek spoci. Także coś takiego. Myślę, że może być fajna. Mierzymy. Ogólnie to typowałam, że to może być sztosem. W sensie na zdjęciu nie, jak zobaczyłam to na zdjęciu na stronie. Potem jak rozpakowywałam, to tak, pomyślałam, że może być fajny, a teraz się przekonamy, jak jest naprawdę. Zawiążemy tu kokardkę. Okej. Nie no, jest okej, ale nie jest chyba sztosem takim, jakbym chciała. Nie jest chyba takim sztosem. Wygląda fajnie, wygląda ciekawie. Co sądzicie? Bo tutaj mamy znowu to jest kurczę takie jakby z podwyższonym stanem dla mnie, na jakieś takie krótsze ode mnie osoby. Ja mam 1,70 m, przypominam, wzrostu. Ogólnie mi się podoba, nie mogę powiedzieć, że nie. Fajny jest też kolor, jest taki łagodny, zgaszony ten niebieski. Pokażę Wam, a czekajcie, coś mi się tu źle podwinęło jeszcze na dodatek. Pokażę Wam z boczku jednego, z tyłu też chyba fajnie wygląda, może nawet lepiej niż kurczę z przodu. Takie skrzydełka się robią z tej strony teraz i z przodku. Nie no, jest okej. Fajnie się tutaj układa ten cały, nie wiem, krawatka, to wszystko. Tak sobie ładnie zwisa. Może nie do końca mnie to przekonuje w tym momencie, dlatego że mam czarne dżinsy, a to szczerze mówiąc założyłabym chyba jednak bardziej do jasnych spodni. Bardziej by mi pasowało do jasnych spodni, no, do w ogóle jakichś takich jaśniejszych rzeczy. Także taka bluzia. Myślę, że jedna z i tak ładniejszych z tych, tego typu, które zamówiłam z Shein. Także powiedzmy, że daję jej tak 7-8, może 8 na 10, a Wy dawajcie znać, czy Wam się podoba w realu, czy uważacie, że w ogóle to jest coś zupełnie innego niż na modelce. Czyli generalnie w skrócie, dawno tego nie mówiłam, ja czy modelka. I ostatnia rzecz to jest rzecz znowu, którą tak wzięłam z ciekawości na próbę. Mam już dwie chyba skórzane, takie ekoskórzane spódnice i wszystkie są, znaczy wszystkie obie, obydwie są takie długości midi i rozkloszowane. A wzięłam tym razem taką, która ma bardziej fason, powiedzmy, taki prosty, ale strasznie szeroki i nie wiem, jak to będzie wyglądać teraz, tak jak ją wzięłam. To jest rozmiar M i tutaj znowu mamy tą ekoskórę. A widzicie, pod spodem jest takie coś jak polarek, coś w tym stylu, poliestrowe pewnie. Właśnie dzięki temu można te rzeczy fajnie prasować. Tak, no skóra poliuretanowa, tak to jest napisane. PU, nie, to jest leather przez / PU. Wow, okej. Także coś takiego. Jak widzicie, ma kieszenie z przodu, takie kwadratowe. Wydaje mi się, że... Czekajcie.
W pasie może być dobra, ale dziwi mnie ta szerokość, to, że ona jest taka dosyć szeroka. Nie wiem, zobaczymy jak będzie wyglądać. Na zdjęciu tutaj też nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale stwierdziłam, że dam jej szansę. I do tego jest pasek z takim wykończeniem, w ten sposób. Coś takiego i ma szlufki, więc go można włożyć, więc myślę, że po prostu zmierzmy. Okej, zobaczmy co my tutaj mamy. Zapnę ją z tyłu. Wydaje mi się, że nie jest taka szeroka, jak mi się w pierwszym momencie wydawało. Czekajcie, to zapięcie to zawsze jest po prostu brrr. Okej, zapięta. Aha, no nie jest taka szeroka, jak mi się wydawało. Widzicie, zostawiłam ją z tym samym swetrem, który Wam pokazywałam wcześniej i z tymi bodkami też szyjnowymi. Czy jest mi tu pasek niezbędny do szczęścia? Ja szczerze mówiąc to, no tak może nie do końca mi się ten pasek podoba, ale założę go, żeby on sobie tutaj tak fikuśnie wisiał. Czy to jest fikuśnie, tak jak planowałam? Może niekoniecznie coś takiego. No dobra, pokażę Wam jak wygląda u góry w ogóle, bo ja sobie założyłam sweter i happy. Tu są jeszcze szlufki, ale nie chciałam się go wkładać w tym momencie. Także tak wygląda... No, odkręć się! No, odkręć się! Tak wygląda z paskiem, jest spoczko moim zdaniem i do tego swetra, bo ja tak lubię nosić spódnicę tego typu, jest ok. Podoba mi się ta spódnica też bardzo i ma kieszenie, co jest dla mnie essential. Jak już nawet spódnica ma kieszenie, to nie może być przeze mnie niekochana, musi być straszna, żeby być niekochana przeze mnie. Także wygląda tak, fajna, taka chillowa, bardzo chillowa. Na śmiganie codzienne, powiedziałabym, także jestem na tak, podoba mi się. Ten paseczek daruję sobie, myślę, bo ona się fajnie tutaj na mnie trzyma w tym rozmiarze, taka jaka jest. O, podwiniemy go od razu i będę w niej śmigać, także to by było na tyle. Wyciągam ręce z kieszeni, bo to podobno nie elegancko, ale ja tak uwielbiam. To by było na tyle, mam nadzieję, że to szyjnowe mierzymy się Wam podobało. Pamiętajcie o tych zniżkach Cyber Monday i w ogóle jeszcze dodatkowym tym 15%, które macie. Ostatnio jedna z Was pisała, że teraz jak się zaczęły właśnie te zniżki, to miała taką koszulę w koszyku, którą pokazywałam. Pozdrawiam Cię serdecznie. I teraz iluś tam dolarów na 100 chyba jest przyceniona na 7 i w ogóle szczęście. Także można znaleźć fajne rzeczy dużo taniej. To jest dowód na to. Nie ja, tylko osoba, która to napisała. Możecie pod Shinowym mierzymy którymś tam zobaczyć ten komentarz sama, jak nie wierzycie. Także kończę. W takim razie, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!